Podczas festiwali, jak i innych wydarzeń związanych z muzyką elektroniczną, na scenie oprócz głównego artysty, nierzadko możemy zobaczyć jedną dodatkową osobę. Człowiek ten co jakiś czas udziela się podczas występu, nawiązując kontakt z publiką i zachęcając ją do jeszcze większej aktywności. Jest to tak zwany MC, co w rozumieniu oznacza Master of Ceremonies lub Mic Controller, z którego usług korzysta wiele gwiazd EDM. Dlaczego część artystów decyduje się na taką współpracę i jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? O tym porozmawiamy w tym filmie. Zapraszam! Jakiś czas temu na grupie Essential Music na Facebooku toczyła się dyskusja na temat sensu zatrudnienia MC. Uznałem, że jest to na tyle powszechny temat, że warto to szerzej omówić. Po pierwsze wyjaśnię, skąd się w ogóle wziął ten termin i na czym oficjalnie polega tego typu praca. Uwierzcie mi, że będziecie zdziwieni słysząc, jaka jest geneza tego terminu. Standardowo zajrzałem na anglojęzyczną Wikipedię, która nieco mnie zaskoczyła. Termin ten zapoczątkował Kościół katolicki, gdzie Master of Ceremonies to osoba odpowiedzialna za przygotowania i przebieg obrzędów, w których bierze udział papież. Ma to oczywiście szersze znaczenie, jednak była to tylko taka dygresja, bo w tym filmie skupimy się na roli MC, tłumaczonego też jako mic controller, podczas wydarzeń muzycznych. Oglądając lub uczestnicząc w imprezach, zapewne nieraz mogliście zobaczyć dodatkową osobę na scenie, która raz na jakiś czas bierze do ręki mikrofon i podkręca emocje, wykrzykując przeróżne hasła. Z pozoru rola MC nie wygląda na specjalnie skomplikowaną pracę, jednak, jak to zwykle bywa, wszystko zależy od tego, jak dokładnie się przyjrzymy. Warto tu wyjaśnić pewną zasadniczą kwestię. MC może pracować dla konkretnego artysty, z którym wspólnie podróżuje i występuje, lub dla konkretnego wydarzenia, gdzie pracuje przez cały czas trwania imprezy. Może również pełnić rolę graniczącą z pracą konferansjera, który zabawia publikę pomiędzy występami kolejnych gwiazd. Celowo wymieniłem tę ostatnią odmianę, ponieważ w późnych latach 70. MC byli związani z kulturą hip-hopu, gdzie zapowiadali kolejnych DJ-ów i pełnili funkcję informacyjną dla zgromadzonej publiki. Okej, ale to było kiedyś, a czego w dzisiejszych czasach oczekuje się od MC? Tego typu praca wymaga kilku podstawowych umiejętności. Przede wszystkim trzeba rozpoznawać nastrój publiki i odpowiednio dopasować interakcję. Czasem lepiej zachęcić do rytmicznego klaskania, czasem krzyknąć 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, 4! A czasem po prostu nic nie robić. Oprócz tego trzeba znać repertuar i wiedzieć, kiedy będzie break, kiedy drop, czyli krótko mówiąc, kiedy wziąć do ręki mikrofon i przemówić do publiki. Nie sposób pominąć kwestii przebojowej osobowości i charyzmy, które sprawiają, że w głosie MC czuć moc. Poniekąd wymaga to również skromności, a co za tym idzie zgody na to, że mimo wpływu na przebieg wydarzenia, nie jest się główną gwiazdą na scenie. Ponad tym wszystkim wymagane jest wyczucie panującego klimatu i wzbogacenie go swoją osobą zamiast zrujnowania. Zakładając dwa skrajne przypadki, właściwie pracujące MC sprawia, że publika jest w 100% zaangażowana w występ. Z drugiej strony najgorsze, co się może przydarzyć, to wygwizdanie i brak interakcji z publiką, która ma po prostu dość. Muszę tutaj dodać, że inaczej odbiera się MC na żywo, a inaczej śledząc relację w internecie. Zwykle denerwuje mnie przekrzykiwanie muzyki i odwracanie uwagi od tego, co najważniejsze, ale na przykład na Wiankach nad Wisłą, gdzie wystąpił Afrojack, odebrałem MC jako mega pozytywny akcent seta. Przejdźmy dalej i przyjrzyjmy się, moim zdaniem, najciekawszemu scenariuszowi, czyli ścisłej współpracy MC z danym artystą. Można tutaj mnożyć przykłady, z czego mi do głowy przychodzi Fedi LeGrand i jego MC o aliasie Zodi. Czy to na Ultra Music Festival, czy to na Tomorrowland, Fedi nie rozstaje się ze swoim kumplem, który podkręca publikę i dodaje energii koncertom. Trzeba mu przyznać, że jest w tym naprawdę dobry, o ile ktoś lubi taką formę rozrywki. Podobnego rozwiązania korzysta wspomniany Afrojack, jednak pamiętam sety, gdzie rezygnował z usług MC i występował samodzielnie. Tego typu układ obowiązuje również w wielu projektach muzycznych, które reprezentuje dwie lub więcej osób. Nawet słynny duet Axwell & Ingrosso zachował podział, gdzie to zwykle Axwell przemawia do publiczności. Thank you for having us. As a thank you, we would really like to show our tits to you. That would be if we had tits. We do not. A lot of you guys have.
Cristiano Ronaldo! It's not here! So I think that it's time. Helsinki, will you marry me? Tak samo postępuje duet Dimitri Vegas and Like Mike, gdzie to głównie ten drugi pełni rolę MC. Przykłady można mnożyć, jednak wydaje mi się, że decydującym czynnikiem jest osobowość, która naturalnie wprowadza taki podział i sprawia, że każdy zajmuje należne mu miejsce. No chyba, że ktoś z zasady nie przepada za MC, tak jak na przykład Kashmir. Electric Love. Shut up. Tak opowiadam i opowiadam o tych MC, że w pewnym momencie w głowie może zrodzić się pytanie. Skoro posiadanie takiej osoby w zespole ma tyle zalet, to dlaczego nie każdy DJ korzysta z tego rozwiązania? Czemu to nie jest standardem? Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to kwestie ekonomiczne. Dodatkowa osoba w zespole to dodatkowe koszta związane z przelotem, pokojem w hotelu, wyżywieniem itd. W przypadku gwiazd może i nie ma to aż takiego znaczenia, bo przecież zarabiają na tyle duże pieniądze, że są w stanie to udźwignąć. Kolejny aspekt to element współpracy. Mimo wszystko fajnie mieć świadomość, że nawet gdy jest się w nieco gorszej kondycji, to druga osoba na scenie może pomóc realizować występ. Szczególnie gdy nie jest to tylko pracownik, a przyjaciel, co biorąc pod uwagę ilość wspólnie spędzanego czasu, jest całkiem możliwe. Zakładając, że DJ nie gra z gotowców, dzięki współpracy z MC może w pełni skupić się na swojej sztuce, czyli miksowaniu kawałków. Mimo wszystko mam wrażenie, że jednak co innego usłyszeć artystę, na którego występ kupiło się bilet, a co innego jego MC. Niemniej rozumiem, że nie każdy lubi udzielać się słownie podczas koncertu, to oczywiście szanuję, a nawet preferuję. Wzajemne uzupełnianie umiejętności na scenie jest czymś totalnie zrozumiałym. Niezależnie czy wynajmujemy drugą osobę, czy dzielimy się pracą jako duet, tego typu podział sprawia, że jako publiczność możemy poczuć jeszcze większe emocje i więź z artystą. Domyślam się, że część osób woli ograniczoną ilość dodatków, które odwracają uwagę od muzyki, ale o tym dajcie mi znać w komentarzach, czy wolicie koncerty z udziałem MC, czy jednak bez. To wszystko, co przygotowałem dla Was w tym materiale. Na koniec przypominam o subskrypcji kanału, dołączeniu do grupy Essential Music na Facebooku, obserwowaniu profilu na Instagramie oraz oczywiście pozostawieniu łapki w górę. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się, cześć!